A jednak moje diaboliczne przewidywania się nie sprawdziły, przynajmniej na razie. Konferencja w Moskwie się skończyła. Okazało się, że wzięło w niej udział dużo Czechów, skąd się wzięli, a nawet były premier Lenart, ale oczywiście Dubček i inni także. Komunikat ma identycznie drętwy styl, jak ten z Bratysławy. Tyle, że teraz z pewnością skończą się prasowe harce i zbyt otwarte dyskusje. No i sprawy personalne potoczą się inaczej. Już bratnie armie, które mają postać aż do normalizacji życia, dopilnują tego. Tak czy owak Swoboda, Dubček, etc. powracają na swoje stanowiska. A więc jakoś jednak sukces Czechów, że nie utworzono nowego rządu. Tylko co będzie dalej? Światowy wrzask na pewno Czechom dopomógł. Jednak Rusy nie poszły na całego. A może Czesi dużo ustąpili? Ile to się okaże w praktyce? A swoją drogą, Rosjanie wyszli tu trochę jak papierowy tygrys, w dodatku rzucający się na papierowe cele. Dosłownie, bo żaden wróg nie został nazwany. Powiedziano tylko ogólnie, że środki masowego przekazu dostały się w ręce wroga. A więc nieprzyjacielem wolna prasa. Złożona zresztą z tych samych ludzi, co kiedyś pisali zgoła co innego. Mieli już dosyć kłamstwa i bzdury, dusili się, więc gdy podniesiono klapę, nastąpił wybuch. Czy z naszymi prasowymi łobuzami też by się tak stało? Wątpię. To szmaciane, szmaciane serca, a o umysłach to już nie wspomnę. Swoją drogą, ktoś w Rosji powinien za to polecieć. Głupia robota, ostentacyjna i powolna. Wujaszek Stalin by to zrobił 5 razy lepiej i bez takiego krzyku na świecie. A swoją drogą, że teraz się w Czechach może zacząć na dobre. Szantaże, terror, perfidia. Tylko, że to dla Zachodu nie będzie już tak widoczne, nieefektowne. A poza tym myślę, że Moskale uwierzyli we własny mit o grożącym im imperializmie i rewanżyzmie i uwikłali się w niego uczuciowo. Stalin robił te rzeczy na zimno. Ale on znów dziecinnie nie przewidział, że grozi mu rzeczywisty imperializm Hitlera. Oto są skutki zamknięcia się we własnym sensie. Nie widzi się rzeczy oczywistych. Widzi się mity. Mrożek ogłosił za granicą protest, zaznaczając, że nie jest emigrantem i że jest członkiem Związku Literatów Polskich. Będzie o to heca. Odciąży to trochę nas, bo jemu za granicą nic nie zrobią. Jest tu dyrektor teatru z Łodzi, opowiadał, jakie hece robi mu cenzura z każdym słowem i jak wyrzucono aktora, który powiedział zdanie skreślone przez cenzurę. Teraz mówi, że ma 2 autorów z głowy. Mickiewicza i Mrożka. W telewizji wciąż o syjonizmie. Oni rzeczywiście postanowili zrobić sobie popularność na antysemityzmie. Zatruwają ten naród jak mogą, wmawiając, że to z patriotyzmu. A Żydzi są niepopularni, znienawidzeni za okres stalinowski. Oczywiście pewna grupa Żydów. Ale oni tego nie mówią, lecz bez mrugnięcia okiem biorą ten wiatr w żagle, bezczelni. To też jest Polska, ale kochać jej nie zamierzam. Nawet Niemcy nie wszyscy kochali Hitlera. Treść moralna pojęcia ojczyzny nie jest obojętna. Miłość ojczyzny nie może być ślepą miłością do każdego jej rządu, etc. Takie sentencje układam sobie na wypadek, gdy ktoś mnie o coś zapyta, ale nie ma obawy, nie zapyta. Cała tragedia, że jestem skazany wyłącznie na dialog z samym sobą. Sam jestem za komunistę i sam z nim dyskutuję. Deszcz leje i leje i będzie lał. Ile razy przyjadę do Sobieszowa, to namiętnie leje. Porzućcie wszelką nadzieję. Aha, w Moskwie była narada 5 bratnich oczywiście partii. Gomułka, Kliszko i Cyrano byli naturalnie też. Odprawa, instrukcje i cześć, towarzysze. Nie wiem, czy to leninizm, czy stalinizm, czy plechanowizm. Wiem, że okropnie głupie. Jest w tym wszystkim coś niebywale dziecinnego. A ludzie młodzi biorą to ze śmiertelną powagą. Dowód, że też zdziecinnieli. A co by na to powiedział Marks? Umysł niby głęboki.
Nie wierzę w dobry komunizm i w zły komunizm. Komunizm jest komunizmem, jakim go znamy od 50 lat i kwita. Wyrósł na niewolniczej duszy rosyjskiej, na głupim caracie i na scholastycznych spekulacjach oszalałych inteligentów, którzy mogli działać siedząc po Szwajcariach, Francjach, Anglii, lecz liberalizm tamtejszy niczego ich nie nauczył. Gardzili nimi i nadal gardzą, plotąc o imperializmie. Żyć w komunizmie, obyś żył w ciekawych czasach.